Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Kolejny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy. Sytuacja w niektórych regionach jest bardzo napięta. Ukraina walczy o każdy centymetr swojego terytorium. Siły zbrojne Ukrainy w ciągu ostatniej doby odparły ponad 50 ataków wroga na kilku odcinkach frontu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, między innymi w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marinki. Przekazał ukraiński sztab generalny. Najzacieklejsze walki bez zmian toczą się w rejonie Bachmutu. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do rodaków o większe wsparcie dla walczących żołnierzy. Siła Ukrainy jest siłą tych wszystkich, którzy walczą o Ukrainę i którzy pomagają wojownikom. W okupowanym przez rosyjskie wojska Melitopolu doszło do kilku eksplozji. Ustalamy, co tym razem u okupantów się zapaliło. Czekamy na dobre wiadomości od ukraińskich sił zbrojnych. Tymczasem w weekend rosyjski agresor Władimir Putin ogłosił, że Rosja rozmieści broń atomową na Białorusi. Dlaczego Amerykanie rozmieszczają broń nuklearną u swoich sojuszników, na swoim terytorium, szkolą załogi, pilotów, jak używać tego typu broni w razie potrzeby? Uzgodniliśmy, że zrobimy to samo. Odniósł się do tego na swoim profilu na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Putin jest zbyt przewidywalny. Wypowiadając się na temat taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, przyznaje, że boi się przegranej i jedyne, co może zrobić, to straszyć taktyką. Po raz kolejny stwierdza swój udział w przestępstwie, łamanie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W odpowiedzi na oświadczenie Putina Kijów zażądał zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell ostrzegł, że jeżeli Białoruś zainstaluje na swoim terytorium rosyjską broń jądrową, musi liczyć się z kolejnymi sankcjami. Nawet 28 tysięcy złotych dopłaty do pomp ciepła można otrzymać w piątej edycji programu Mój Prąd. Kwoty dofinansowania wahają się od 4400 zł do 28 tysięcy. W przypadku kolektorów ma być to do 3,5 tysiąca zł. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski poinformował, że nowa edycja programu ruszy w drugiej połowie kwietnia. Nabór wniosków powinien ruszyć w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku. Nowa odsłona programu jest odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas dużego zainteresowania własnym źródłem energii, panelami fotowoltaicznymi. Budżet w ramach poprzedniej edycji wyczerpał się w marcu, choć i tak był zwiększony, bo pierwotnie planowano ukończenie edycji w grudniu ubiegłego roku. Mój Prąd 5.0 zachowa dotychczasowy poziom dofinansowania i będzie rozszerzony o nowy zakres rzeczowy, o urządzenia grzewcze takie jak pompy ciepła oraz kolektory słoneczne służące do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Wychodzimy naprzeciw głosom płynącym od beneficjentów. W czystym powietrzu trzeba wymienić kocioł na paliwo stałe, aby móc skorzystać z dodatkowych komponentów. Nie jest możliwe pozostawienie sobie kotła gazowego jako ogrzewania szczytowego i otrzymania dotacji do pompy ciepła. Dlatego też, aby zaopiekować się potrzebami i oczekiwaniami osób, które nie mogą skorzystać z czystego powietrza, dokładamy pompy ciepła do mojego prądu. Dotacja do instalacji paneli fotowoltaicznych w nowym moim prądzie ma wynieść do 6 tysięcy złotych. Maksymalnie będzie można uzyskać do 58 tysięcy złotych dofinansowania w formie dotacji. Już w najbliższą niedzielę w wielu miejscach w Polsce odbędą się marsze w obronie świętego Jana Pawła II. W obronie papieża Polaka staje także Polonia. Polacy nie godzą się na atakowanie świętego Jana Pawła II. W tych dniach, właśnie tych dniach doświadczonych tymi informacjami szkalującymi świętego Jana Pawła II, zrodziła się w wielu sercach potrzeba manifestacji, pokazania,
przywiązania do świętego Jana Pawła II, do także tego, że w dalszym ciągu żyjemy jego obecnością. Mówił prezes Fundacji Małych Stópek ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Taka manifestacja przywiązania do świętego papieża Polaka odbyła się w parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie. Parafianie zorganizowali marsz modlitewny w intencji upamiętnienia i zadbania o dobre imię świętego Jana Pawła II. Trzeba podejmować tę naszą modlitwę nade wszystko wdzięczności za wielkie dzieło, dziedzictwo życia świętego Jana Pawła II. Mówił proboszcz parafii ksiądz prałat Henryk Bartuszek. Naszą przewagą jest modlitwa. Polacy nie mogą milczeć i być obojętni na to, co się dzieje, podkreślał odpowiedzialny za organizację marszu Jacek Sowiński. Koniec milczenia na zło. Zło dobrem zwyciężamy. Ale koniec milczenia i przyzwolenia na to, że obrażają naszych kapłanów, naszych biskupów, obrażają Radio Maryja, Telewizję TVAM, obrażają wszystko, co nosimy w sercu. Wierni przynieśli ze sobą flagi narodowe, papieskie, maryjne i portrety świętego Jana Pawła II. On walczył kiedyś o nas, walczył kiedyś o naszą wolność, walczył o naszą wiarę, walczył o naszą świętość, o Kościół, my też mamy za niego walczyć. Kulminacja marszu w obronie świętego Jana Pawła II będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę 2 kwietnia. To dla nas bardzo ważne, aby być 2 kwietnia razem. Nie zamykajmy się w domach, wyjdźmy na ulicę w Dniu Papieskim. Czy tu w Bogatyni, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu. W każdym zakątku naszego kraju i dajmy świadectwo, że jesteśmy razem. Zachęcał przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Marsze odbędą się w wielu miejscowościach w Polsce. W Gdańsku rozpocznie się ono o godzinie 15 koronką do Bożego Miłosierdzia w Bazylice Mariackiej. I ten marsz wdzięczności, który pragniemy przeżywać w Gdańsku 2 kwietnia, w Niedzielę Palmową, jest tak naprawdę naszym dziękczynieniem Panu Bogu za dar świętości Jana Pawła II i za wielką spuściznę jego pontyfikatu. Szczeciński marsz również rozpocznie się w godzinie Miłosierdzia mszą świętą w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ważne, abyśmy w świadectwie naszego przywiązania, miłości do świętego papieża Jana Pawła II byli po prostu razem. Marsze mają głęboki wymiar i znaczenie. Tu chodzi też o kwestie cywilizacyjne, o kwestie wartości, które jeżeli wspólnie nie będziemy jakoś bronić i pozwolimy, aby one nas podzieliły jeszcze dodatkowo, no to stracimy jakiekolwiek punkty orientacyjne, jeszcze łączące nas w czymkolwiek. Wskazuje profesor Arkadiusz Jabłoński. Stąd tak ważne jest dawanie świadectwa, zwłaszcza w obliczu coraz większej ilości skoordynowanych ataków na nasze wartości. Kolejna odsłona, aby zniszczyć wszystkie wartości, a tym samym zniszczyć rodzinę, te wszystkie wartości, które dla nas, dla Polaków są najważniejsze. Lista miast, w których odbędą się marsze, stale się powiększa. Odbędą się one m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, Nowym Targu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Oprócz marszów poszczególne diecezje organizują także serię wydarzeń ku czci świętego papieża Polaka. Z marszami w Polsce solidaryzują się także nasi rodacy na obczyźnie. Wśród nich byli uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej w Madrycie, informuje ojciec profesor Marek Raczkiewicz. Uczestnicy modlili się m.in. o pokój dla Ukrainy. Łączyli się także z tymi, którzy stanęli w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Głównie poświęciliśmy tę drogę krzyżową, łącząc się ze wszystkimi marszami w Polsce w obronie naszego świętego Jana Pawła II, naszego świętego kochanego. Nie damy go splamić, będziemy walczyć zawsze o jego dobre imię. W Puławach w kościele świętej rodziny odbył się koncert wielkopostny ku czci świętego Jana Pawła II. Wpisuje się on w liczne inicjatywy, które mają nie tylko upamiętnić papieża Polaka, ale również obronić jego dobre imię. To wyjątkowy koncert. Koncert ku czci największego z Polaków, ku czci świętego Jana Pawła II. Ogromną wagę przywiązywał do kultury, do nauki,
do rodziny, do wszystkiego, co się wiązało z podnoszeniem godności człowieka. Mówi przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, współorganizator koncertu Janusz Wawerski. Utwory wielkopostne pod dyrygenturą Moniki Mielko-Remiszewskiej wykonał Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Towarzyszył mu zespół kameralny Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej. Partie solowe wykonał sopran Ewa Wołoszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczył minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. To jest czas wielkiego przygotowania na coś najważniejszego i wielkiego zastanowienia się nad sobą, a temu służy taki koncert jak ten dzisiejszy. Koncert wpisuje się w liczne inicjatywy, które w świetle ostatnich haniebnych ataków wymierzonych w osobę świętego Jana Pawła II stają w obronie jego dobrego imienia, mówi prezydent Puław Paweł Maj. Jest i będzie dla nas Polaków autorytetem i mimo tych, którzy twierdzą inaczej, którzy są grabarzami prawdy, jest dla nas przewodnikiem i światłem. Dlatego tak ważne jest nasze uczestnictwo w marszach wdzięczności za dar życia i nauczania świętego Jana Pawła II, które 2 kwietnia będą organizowane w całej Polsce. I w tym wydaniu to wszystko. Ja spotkam się z Państwem jeszcze raz tuż po godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.